Witam wszystkich serdecznie w ten niedzielny, pochmurny poranek. Mam co prawda parę chwil tylko, żeby przekazać Wam informacje na temat mojego projektu, więc zaczynamy. Dzisiejszy odcinek vloga będzie, można powiedzieć, tematyczny. Chciałbym Wam przedstawić parę informacji na temat projektu, który właśnie rozpocząłem, a w którym Wy możecie wziąć udział poprzez wysyłanie krótkich filmików z miejsca, w którym dokładnie się znajdujecie. I oczywiście z tekstem czarnym w to moje miasto. Więcej informacji znajdziecie na moim fanpage'u. Możecie również też napisać wiadomość prywatną na Facebooku. Na pewno odpiszę. No i co? Zaczynam montaż tego, co tu już mam. Natomiast w dzisiejszym vlogu zobaczycie parę ujęć, o które mi chodzi, tak żeby już więcej nie zadawać pytań, a tylko działać. Także zostańcie do końca. Często na Facebooku zadajecie pytanie, jak ma wyglądać Wasz materiał. To wszystko i wyłącznie zależy od Was, jak to nagracie. Ja na przykład siedzę w tym momencie na ławce koło KFC i nagrywam 10-sekundowe max ujęcie z pokazaniem tego, co jest wokół mnie. I oczywiście nie zapomnijcie o tekście Tarnów to moje miasto. Możecie też jakoś inaczej przedstawić to, co wokół Was się w tym momencie znajduje, to, co chcecie przekazać, czy też pokazać wszystkim, z czego Tarnów słynie, gdzie chcecie zaprosić do Tarnowa ludzi, tak żeby mogli pooglądać jakieś ciekawe według Was rzeczy. Kreatywność i Wasz pomysł, do tego telefon lub aparat z kamerką, ciekawe ujęcie i wysyłacie do mnie. Gdzie macie wysłać swoje materiały? michał@sikorafotografia.pl albo po prostu wbijajcie do mnie na Facebooka. Tam wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Pod tym filmikiem tak samo też zamieszczę dane kontaktowe, informacje, jak długi ma być filmik i oczywiście ma być w poziomej, nie w pionowej, a w poziomej orientacji. Przekracza 10 sekund i przede wszystkim nie powinno być dużo szumów, jeżeli wieje tak jak teraz koło mnie. Widzicie, często korzystam z słuchawek z mikrofonem, bo to jednak lepiej wtedy wszystko słychać. A ja co? Ruszam dalej, tak żeby też poskładać jakiś swój materiał do tego filmu, tak żeby więcej tego było. Co prawda filmik nie będzie trwał więcej jak 14 czy 15 minut, który będzie złożony. A co się będzie zawierało w filmiku? No to jest duża niespodzianka. Oczywiście już wiecie, że Wy też macie wpływ na wygląd i czas tego filmiku. Bo co? Wy też go reżyserujecie i wszystkie Wasze kawałki, Wasze filmiki bez cięć będą umieszczone w tym materiale. Im więcej, tym lepiej. Także zachęcam bardzo serdecznie. No i tym samym zapraszam do oglądania dalszej części tego vloga. Z racji tego, że wychowałem się w tych okolicach, czyli w okolicach KFC, restauracji Desperado, często z sentymentu wracam w te okolice. Co prawda mieszkam już gdzie indziej, ale bardzo mile wspominam młodzieńcze czasy, gdzieś jeszcze z kolegami wychodziło na boisko grać w piłkę pod bok.
a gry w podchody to też było jakby na tapecie dnia wakacyjnego. Podchody czy też gra wchowanego do późna w nocy. Do tego często jak był odpust w parafii, właśnie koło nas kupowaliśmy petardy i pistolety na kulki po to, żeby bawić się w policjantów i złodziei. Często też chodziliśmy na dwątok robić huśtawkę, huśtać się pomiędzy dwoma brzegami, co prawda wąskiej i płytkiej rzeki, no ale frajda była, także za chwilę przejdę w tamte okolice, ale pogoda się nie popsuje. No i pokażę wam wszystko, także zostańcie jeszcze jakiś czas ze mną oglądając ten filmik, a na pewno nie pożałujecie. No, tak jak widzicie, ten nasyp kolejowy, on się ciągnie tam. Także kawałek dalej są działki, gdzie często chodziliśmy z przedszkola na spacery, co zobaczycie w dalszej części tego filmiku. A ja idę kawałek dalej za ten wiadukt. Pokażę wam, gdzie spędzaliśmy też często dzieciństwo, zwłaszcza wakacje, bo jeżeli była szkoła, no to tak w tygodniu często się nie wychodziło. Jak widać, jestem teraz z drugiej strony wiaduktu, który jest na nasypie kolejowym i tam za mną, kawałek dalej, znajdują się działki, gdzie w dalszej części tego filmiku zobaczycie jedną fajną rzecz. Mianowicie nasyp kolejowy przedtem był cały zasypany tak, żeby dojść nielegalnie oczywiście na drugą stronę, czy też w kierunku parku Sanguszków, trzeba było iść przez tory. Podczas mojego dzieciństwa też dużo chłopaków rzucało monety na tory po to, żeby potem się popisywać, jaką mają zmiażdżoną monetę przez pociąg, co oczywiście było nieodpowiedzialne, głupie i tak nie róbcie. A teraz zrobili dosyć niedawno fajną rzecz, mianowicie pod tamtym nasypem kolejowym zrobili podobną dziurę, co prawda tutaj za mną jest rzeka. Natomiast z tamtej strony, jak zobaczycie na dalszej części tego filmiku, jest normalna droga zrobiona, także łatwo, spokojnie, szybko można przejść do Gumnisk i do parku Sanguszków. Co przedtem było trochę to uciążliwe, bo trzeba było przejść przez całe działki i dojść, tak jak teraz mamy salon Skody w pobliżu Pałacu Ślubów, czy też Urzędu Stanu Cywilnego. Także trochę więcej trzeba było pokonać kilometrów. Natomiast jak chodziłem wtedy do przedszkola, to takie wycieczki piesze też były fajne, bo jednak dużo czasu zajmowały, nie trzeba było siedzieć w czterech ścianach, więc łatwo i spokojnie można było powdychać, można powiedzieć, że w prawie świeżym powietrzem, bo jednak działki to trochę są oddalone od ruchliwej jezdni. Pamiętam też zabawną sytuację z czasów przedszkolny, gdzie właśnie popisywałem się przed jedną z koleżanek i trzymałem ręce w kieszeni, co pani mówiła, że mamy się trzymać za ręce, a było wtedy bardzo ślisko, akurat padał śnieg i było dużo lodu. No i co? Nieodpowiedzialny, cwaniacki Michał za młodu złamał rękę. No i ta droga często jest używana właśnie, tak jak widzicie za mną, przez rowerzystów. Ja dalej nie będę szedł, bo nie mam na to dzisiaj zupełnie czasu, a mam jeszcze parę tematów do załatwienia, także przejdę się jeszcze w kierunku wspomnianych działek, tak żebyście zobaczyli, gdzie chodziłem do przedszkola. No i co? Życzę miłego oglądania. W montażu filmów lubię jedną rzecz, że można łatwo i szybko się teleportować w miejsce bardzo daleko oddalone od naszego dotychczasowego punktu. Także spróbuję. Tam dokładnie, gdzie został tylko pień tego drzewa. Wcześniej było większe drzewo, gdzie robiliśmy właśnie te huśtawki. No i huśtałem się przez wątok. Skakaliśmy do wody. Tutaj tędy często też się chodziło.
na spacery wzdłuż wątoku. A tam w oddali widać przedszkole, do którego chodziłem. No i stąd często właśnie spacerowaliśmy po działkach. Tam jeszcze zrobił dosyć fajną rzecz. Mianowicie, jak widać, taki syp kolejowy. Przedtem, żeby dojść do parku Sanguszków, trzeba było trochę się bardziej nagimnastykować i iść w koło działek. Natomiast dzięki dziurze, którą wykopali pod tym nasypem i zrobili taki tunel, spokojnie można tam dojść do parku Sanguszków, co sam zresztą czasami korzystam, jak chodzę na sesje zdjęciowe. To jednak to bardzo łatwa jest droga. Także jak widzicie, tutaj też jest jakby parę takich zakątków ciszy i spokoju, gdzie można spokojnie pospacerować. Więc co, ja bardzo zachęcam do przyjazdu do Tarnowa. Co prawda nie na długi czas, bo faktycznie na dłuższą metę nie ma aż tak za dużo ciekawych rzeczy do zjedzenia i co robić, ale tak na parę dni spokojnie można tutaj wpaść i pooglądać parę zabytków, czy też pochodzić po naszych dwóch parkach. Co prawda jeden jest w remoncie, ale z drugiego jak najbardziej możecie spokojnie skorzystać. No, ja powoli już się zaczynam zbierać i kończę dzisiejszego vloga. Wracam do domu zmontować ten materiał, wrzucić na YouTube'a. No i czekam cały czas na materiały, które nadeślecie do mnie na maila. Myślałem, że pójdę tamtędy, ale nie mam zbyt wiele czasu, także pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia, cześć.